Józef von Eichendorff, górnośląski poeta doby romantyzmu, odbywał piesze i konne wycieczki z Łubowic do pogrzebienia, by odwiedzać miłość swojego życia, Luise von Larisch. Poeta pisał po niemiecku, ale potrafił porozumiewać się z mieszkańcami w górnośląskiej odmianie polszczyzny i do końca swoich dni tęsknił za krainą dzieciństwa. Mała Luise przeniosła się z rodzicami z Niewiadomia do pogrzebienia około 1795 roku wskutek bezpotomnej śmierci wujka Antoniego von Kalkreutha. Okoliczna szlachta spotykała się na balach oraz rodzinnych uroczystościach i podczas jednego z takich spotkań przyszły łubowicki poeta został przedstawiony Luise. Dwór w pogrzebieniu, który współcześnie nie istnieje, ponieważ w jego miejscu Arthur Beldon zbudował obecny pałac, stał się świadkiem amorów poety, czego ślady znajdują się w jego pamiętnikach i wierszach. 10 lipca 1810 roku Józef von Eichendorff nieco enigmatycznie pisze: wczesnym rankiem po dziurawej drodze znowu piechotą do pogrzebienia przez Racibórz. Luisę spotkałem przed drzwiami, rozmawiającą ze starą panią Gusnar. Po południu siedziałem z El na ławce koło płotu. El niezwykle odważna i nadzwyczaj miła. Przeleźliśmy przez płot. Nie podglądać. To samo legowisko. Ta szafer przyszła po nią. El wraca. W zbożu, potem w domu, gdzie ubijane jest masło, etc. Przesiadywanie z niespokojną El. Liczne zejścia do piwnicy. Moje kazanie na temat delikatności, pokory i kobiecości, etc. zostało dobrze zrozumiane. Następnie w ogrodowej altanie posiłek ze wszystkimi obecnymi, składający się z kwaśnego mleka, pieczeni, etc. Zostawiłem w salonie żakiet. El próbuje nabić dla mnie fajkę, stosując się do wygłoszonego przed chwilą kazania. Luise miała wtedy lat 18. Józef 22. Zapis świadczy o dosyć dużej zażyłości między nimi, skoro mieli w zbożu wspólne legowisko i nader często schodzili razem do piwnicy. Pani Gusnar i szafer wyglądały na doświadczone życiem opiekunki i jak widać robiły co w ich mocy, by sąsiedzkie kontakty młodych nie przekraczały granic, poza którymi rządzą żywioły. Być może pani Gusnar i pani Szafer zmarły przed grudniem 1814 roku, a być może żyły, lecz były zmęczone i uległy pokusie drzemki. Wskutek ich nieodgadnionej nieobecności poeta znalazł dobry powód, by napisać nowy wiersz. Do Luizy. Zmęczona słodkimi igraszkami śpi, ma ukochana i oddycha lekko. Słuchając ciszy czuwam przy dziecinie, loki jej odgarniając z czoła i policzka. Nagły przypływ czułości poety wyjaśnia data narodzin pierwszego dziecka. Trochę w ukryciu, bo we Wrocławiu, w kościele świętego Wincentego, Luise i Józef biorą ślub. Rodzina poety była co najmniej wstrząśnięta, ale zgodziła się na ożenek młodych, ponieważ 30 sierpnia 1815 roku przyszedł na świat ich syn, Herman, co wyjaśnia opisane przez poetę grudniowe zmęczenie słodkimi igraszkami, jakich doświadczyła Luise. Dramatyczne początki związków małżeńskich nie są niczym niezwykłym i często nie mają dobrego końca. Nie tak jednak było w przypadku Luise i Józefa. Byli dobrym małżeństwem. Poeta pisał o swojej żonie w 1816 roku. Lecz kiedy pisząc, dam odbiec spojrzeniu, ty siedzisz tak urocza. W niemej trosce przede mną z dzieckiem na ramieniu, z ufnością i spokojem w modrych oczach, że wszystko rzucam, w ciebie zapatrzony. Ach, miły Bogu, kto wart takiej żony? Małżonkowie spoczywają obok siebie od blisko 200 lat na lnyskim cmentarzu, a ich odległe potomstwo żyje współcześnie i być może w podobnie romantycznych okolicznościach buduje nowe stadło. Przejeżdżając przez pogrzebień w gminie Kornowac, łatwo zauważyć, że młodość Józefa von Eichendorffa była związana z tymi terenami.
Pobyt poety został upamiętniony przez władze gminy zielonym skwerem z pamiątkowym kamieniem i stosowną tablicą informacyjną. Skwer znajduje się naprzeciwko wjazdu do pałacowego parku, po którym niegdyś Józef von Eichendorff spacerował z miłością swego życia, Luizę von Larisch.